I teraz patrzcie. 602 tysiące. Cześć, Sądziltek, witajcie kochani w kolejnym odcinku z Pokémon Go i dzisiaj porozmawiamy sobie na temat naszego eventu związane z mistrzostwami świata. Spowerupujemy sobie Shadowpoxy, a także jak pokonać nasze nowe Pokémony, nowe, stare Pokémony na legendarnych rajdach, czyli Zamazenta i Zacian. Zapraszam na odcinek. Moi drodzy, na początek chciałbym wrócić do momentu sprzed 2 dni, gdzie zupełnie zapomniałem, bo montowałem dla was odcinek i tak się śpieszyłem, żeby wrzucić go jak najszybciej, że zupełnie zapomniałem o tym, że dawałem tam wam właśnie informacje na temat tego eventu i teraz wam to wrzucę, tamto co nagrałem oczywiście wcześniej. Ale tutaj, w tym momencie możemy sobie powiedzieć o naszym nowym evencie, który rozpoczyna się 18 sierpnia. Będzie on trwał do 23 sierpnia. Jest on związany z Mistrzostwami Świata Pokémon. Z PvP oczywiście, więc no jeśli jesteście graczami PvP, to ten event jest dla was, bo będziecie mieli sporo Pokémonów fajnych pod PvP. Takich jak, no nie wiem, Mudkip i w ogóle. To oczywiście możecie zobaczyć na infografice od Galixa. Pikachu, bardzo ładny Pikachu, shiny, więc no jak będę online, znajomi, możecie mnie zapraszać na tego Pikacza, bo pewnie będę chciał go dorwać shiny. Nie ma powiedziane, czy będzie on na dziko, zobaczymy, więc no jeśli będzie tylko na rajdach, no to pewnie będę coś tam tych rajdów robił, ale to też chciałbym tutaj powiedzieć, przez następne parę dni odcinki będą, ale jakikolwiek kontakt ze mną też będzie troszeczkę gorszy, więc będziecie musieli troszeczkę poczekać na moje jakieś odpowiedzi. Ale tutaj co najważniejszego możemy sobie powiedzieć, to jeśli macie jakieś dobre IV na Gyaradosie, Rhyperiorze, znaczy w sensie, jeśli macie dobre Magikarpie, Rhyhorny, Fletchlingi, Gengar, tak, czyli nasz Gastly i Meteor masz na Metagrossie, czyli Beldamy, jeżeli któreś z tych 5 Pokémonów macie podczas tego eventu, jeżeli ewoluujemy je w te ostatnie formy, tak, czyli Gyaradosa, Rhyperiora, Talonflame'a, Gengara i Metagrossa, one otrzymają te ataki z Community Day, więc warto sobie zrobić, jeżeli oczywiście jesteście graczami PvP, bo no to jest fajna opcja właśnie, żeby wykorzystać te IV-ki, na które no na przykład czekaliśmy, tak, kiedy będzie Community Day na to, kiedy będziemy mogli zrobić te ataki. No to teraz na te 5 Pokémonów przez te 5 dni będzie możliwość ich zrobienia, więc jeżeli macie dobre IV, dobre po prostu Pokémony albo jakieś pod PvP i V-ki, to teraz podczas tego eventu będzie można to zrobić. Zamazenta i Zacian na rajdach, to poradnik pewnie wleci jakoś na czasie, jak ten event będzie się rozpoczynał, także co? Ja idę do domu. Także moi drodzy, powiedziałem wam tam o tym evencie, że nie wiadomo, czy będzie Pikachu na dziko i no nie ma go na dziko. Generalnie jeśli zobaczycie sobie na streamku możemy otrzymać kody na koszulkę. Ja tą koszulkę oczywiście mam już ubraną, więc wpadajcie na stream do Twitcha, link wam zostawię w opisie. Co godzinę jest nowy kod, więc on się odświeża, więc będziecie mieli mało czasu oczywiście na to, jeżeli wejdziecie na streama, ale jest jeden kod na zadanie specjalne, który możecie zobaczyć tutaj właśnie, na Elite TM-ki i tutaj jest Pikachu. Mamy też oczywiście specjalne zadanie na Starpisy, ja sobie to oczywiście później zrobię, ale no Pikachu nie jest na dziko, jest tylko i wyłącznie na rajdach, więc kto ma mnie znajomych, oczywiście chętnie te rajdy porobię. I ta najważniejsza informacja, to tak jak mówiłem, jeśli nie robicie PvP, no to niestety no, ten event, no możecie popolować na shiny jakieś fajne, ale no jeśli chodzi o te movesety, no to tutaj największym chyba takim naszym na rajdy jest Metagross, czyli jeśli macie dobre Metagrossy, tak jak mówiłem wcześniej, to możecie ewoluować z Beldama, oczywiście w Metagrossa, żeby użyć, znaczy żeby dostać oczywiście atak Meteor Mash, więc ja mam tutaj sobie taki skrócik. Tutaj mam takie bardzo ładne Pokémony Shadow. To jest 98 i to jest tutaj no jakaś 91, coś takiego, coś w tym stylu.
Dobra, więc tego Magikarpa sobie ewoluujemy. Nie wiem, czy będę go maksował. Na razie sobie przemyślę to, czy chcę, czy potrzebuję tego Pokemona jako Shadow. Chociaż no też jest w miarę spoko i nie mam jeszcze Magikarpia, w sensie Gyaradosa Shadow. Pamiętajcie, że jeśli macie Pokémony Shadow, to one muszą mieć zmieniony atak Frustration, więc jeśli macie atak na nich Frustration, no to niestety po ewolucji nie otrzymacie tego ataku, więc to pamiętajcie o tym. Także tutaj mamy Gyaradosa i ja sobie jeszcze zrobię tego tutaj oto naszego 98% Shadow Metanga i tego Pokémona, moi drodzy, będziemy maksować, ale jak zobaczycie, jaka tutaj jest ilość Stardusta potrzebna na zmaksowanie go. Ojeja, to jest masakra. Masakra, moi drodzy. 1405. Mamy już dobry moveset, Bullet Punch i oczywiście Meteor Mash. 98% IV. I teraz patrzcie. 602 tysiące Stardusta. 351 zwykłych Candy i 360 XL Candy. No ale co? Jest to najlepszy Pokémon, jeśli chodzi o stalowe kontry na rajdy, także nie pozostaje nam nic innego, jak oczywiście zmaksować go. Także pamiętajcie, łapeczka w górę za ten wydany Stardust. I oczywiście, jeżeli podobał Wam się ten odcinek, subik, jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału. I oczywiście dzwoneczek, żeby być powiadomionym o moich nowych odcinkach. Także ja sobie jeszcze tutaj oczywiście zrobię tego Metanga. Nie wiem, czy będę go maksował. Prawdopodobnie zrobimy go na 40 level i po prostu tyle. A zaraz oczywiście powiemy sobie o kontrach, bo to są chyba dwa Pokémony, które chciałem z Wami ewoluować i zmaksować. Są oczywiście jeszcze Rhyhorny, Fletchlingi, Gastly, jeśli macie jakieś tam dobre. Co tam jeszcze było? I to chyba wszystko, nie? Gyarados i Beldam, więc te 5 Pokémonów, jeżeli macie dobrej fałki, możecie ewoluować. Jeśli macie Shadow, to też Kozak oczywiście, żeby otrzymać ten unikalny atak wcześniejszy z Community Day. Także to tyle, jeśli chodzi chyba o maksowanie Pokémonów. Ile w ogóle mi zostało Stardusta? 26 milionów. Mało. Dobra, Mszeusz, dziękuję za zaproszenie. Dobra, ja już sobie to zrobię poza streamkiem. Znaczy poza streamkiem, co ja gadam, poza nagraniem, bo teraz przejdziemy do oczywiście kontr na Zasiana i na Zamazentę. One będą z nami do końca, znaczy do początku września. Tak, tutaj jak możemy zobaczyć. A, czyli tu mamy tylko wymianę z Mega Slowbro, przez tydzień będzie, i Ampharos. A Zasian i Zamazenta będą do 31 sierpnia do godziny 10. Plus do tego jeszcze będziemy mieli oczywiście GoFest, nie? Także dobra, to jeśli chodzi o to, 100% IV, 2188 CP i 2735 CP, to są, jeżeli będą miały oczywiście te Pokémony boost pogodowy. Jeśli chodzi o kontry na Zasiana, tak jak Wam mówiłem, najlepszą kontrą jest oczywiście tutaj Shadow Metagross. Tutaj jest do zrobienia Zasian oczywiście duo, tak samo jak Zamazenta, to na kanale pewnie będziecie mogli niedługo zobaczyć z mojej strony. Ale no jeśli chodzi o Zasiana, to mamy Shadow Metagrossa, Mega Gengar, Mega Bedrill, Metagross, Nialigo, Shadow Mewtwo, Roserade, Shadow Victreebel, Mega Scizor, nasz nowy tutaj Mega, który był ostatnio, Dialga, Shadow Vileplume i Excadrill. Jeśli będzie pogoda cloudy, to będą oczywiście wzboostowane Pokémony tutaj nasze Poison, czyli no na pierwszym miejscu będzie Mega Gengar, Mega Bedrill, Shadow Metagross, chociaż nie będzie miał boosta. Później Nialigo, Shadow Vileplume, Roserade, Shadow Victreebel, Metagross, Shadow Skuntank, Overquill, nasz nowy Pox, Shadow Mach i zwykły Gengar z Sludge Bombom. Także tutaj Zasian będzie zboostowany tylko i wyłącznie przy... W sumie obydwa Pokémony będą przy pogodzie cloudy, nie? Bo Zasian jest typu Fairy, a Zamazenta jest typu Fighting, więc oba te Pokémony będą zboostowane przy pogodzie cloudy. Jeśli chodzi o nasze kontry na Zamazentę, no to tutaj będą oczywiście Pokémony psychiczne. One będą miały boost przy pogodzie windy, ale to za chwileczkę. Także tutaj najlepszą naszą kontrą jest Shadow Mewtwo z movesetem Confusion Psystrike. No można mieć Psycho Cata, ja wolę Psycho Cata, żeby robić uniki. Confusion Psystrike, później zwykły Mewtwo, Mega Latios, Shadow Moltres z movesetem latającym, Shadow Latios, Hoopa Unbound, Shadow Metagross, tutaj też moveset Zen Headbutt i Psychic, czyli ten psychiczny, Shadow Alakazam, Shadow Lugia, tutaj nasza ta Apex z Aeroblastem Plus, później mamy Shadow Hoho z Brave Buildem, czemu on nie jest
z naszym... Aha, bo on miał Sacred Fire. No właśnie, dobra, sorry. No, Shadow Hollow, Mega PGJ i Shadow Gardevoir. Jeśli będą przy pogodzie windy, no to tutaj oczywiście też duo jest możliwe, nawet przy pogodzie bez pogody, tak, to tutaj przy pogodzie windy mamy już 346 sekund na pokonanie Zamazenty, jeśli chodzi o Shadow Mewtwo, tutaj movesety oczywiście też psychiczne, Mewtwo, Shadow Moltres, Mega Latios, Houndbound, Shadow Latios, Shadow Alakazam, Shadow Metagross, Shadow Hollow, Shadow Lugia, Mega Pidgeot i Shadow Gardevoir. Tu chyba w sumie nic się nie zmieniło, no troszeczkę się zmieniło Mega Latios z Shadow Moltresem, a reszta chyba pozostała bez zmiany. Tutaj jakieś Alakazamy, dobra, no to jest generalnie 12 kontr najlepszych na Zashiana, na Zamazentę z boostem i bez boosta. Także to, jeśli ktoś chciałby oczywiście je pokonać. I to są Pokémony na 50 levelu. Także do zapamiętania 2188 CP i 2735 CP. Jeśli będzie boost na koniec, zróbmy sobie shiny check, bo zrobiliśmy oczywiście tego Pikacza. Nie jest shiny. Także z mojej strony to by było na tyle, moi drodzy, w tym odcinku. Jeżeli Wam się podobał, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, dzwoneczek. Pamiętajcie o tym, co mówiłem ostatnio, że 46% z Was nie subskrybuje mojego kanału, także zachęcam oczywiście do wciśnięcia subskrypcji i widzimy się w następnym odcinku z Pokémon Go. Do zobaczenia. Cześć. Thank you.